Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 90. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj tylko dwa tematy. Pierwszy to największe rozczarowanie, jeśli chodzi o wybory drużyn na All-Star Game. Tutaj mam kilku kandydatów, a także wczoraj wieczorem razem z Tomkiem Kostrzewą zabawiliśmy się w mock draft, jeśli chodzi o All-Star Game. Ja byłem LeBronem Jamesem, Tomek był Janisem Antetokounmpo i wybraliśmy sobie składy do meczu gwiazd, więc dzisiaj też przedstawię Wam, jak to wyszło. Wam też polecam taką zabawę, bo to bardzo fajna sprawa. A przy okazji kilka argumentów, które w międzyczasie podawaliśmy, kiedy wybieraliśmy. Natomiast najpierw zacznijmy od tych, którzy zostali pominięci. Od wczoraj największą historią, która wokół pominiętych graczy do meczu gwiazd krąży po NBA, jest historia Rudy'ego Goberta, Francuza z Utah Jazz, który gra naprawdę bardzo dobry sezon. Tak sobie popatrzyłem w jego statystyki i w przeliczeniu na 36 minut notuje najlepsze statystyki w punktach, zbiórkach i asystach. Jest do tego liderem ligi, jeśli chodzi o skuteczność rzutów z gry. No i co najważniejsze, prowadzi Utah Jazz do zwycięstw, będąc liderem na równi z Donovanem Mitchellem. No i wczoraj Rudy Gobert podczas jednej z wypowiedzi się wzruszył dosyć mocno, wręcz popłakał, co zostało skomentowane później przez Raymonda Greena i przez Andrea Iguodale, że ryczy z tego typu powodów. No i gdzieś tam w mediach społecznościowych Gobert im odpowiedział, że Green z kolei płakał pewnie na parkingu, jak dzwonił do Kevina Duranta po przegranych finałach. No i tak panowie sobie w swojej małej piaskownicy wymieniają się uprzejmościami. Natomiast niezależnie od tego, ewidentnie Gobert jest zawodnikiem, który dla mnie zasłużył na to, żeby do meczu gwiazd się dostać. Jest dla mnie zdecydowanie lepszym kandydatem chociażby niż LaMarcus Aldridge. Ja wiem, że Aldridge ma dobry sezon, być może najlepszy odkąd trafił do San Antonio, ale mimo wszystko Gobert jest dla mnie graczem lepszym. No i też bardziej pasującym do meczu gwiazd mimo wszystko. Może Gobert nie jest jakimś wybitnie efektownym graczem, ale chociażby efektownie robi paczki, efektownie blokuje. No i może się bardziej przydać do tego, żeby spotkanie było po prostu zacięte i wyrównane. Drugi gracz, którego bym chętnie widział w meczu gwiazd, to Donovan Mitchell, także z Utah Jazz. Zresztą to jest bardzo słabe, że przy tylu graczach nie ma, na zachodzie nie ma nikogo z Utah Jazz, a jest chociażby Klay Thompson. Więc ja bym tu zdecydowanie widział bardziej Donovana Mitchella, szczególnie za styczeń, jaki on zagrał, bo w styczniu rzucał prawie 28 punktów na mecz, miał ponad 5 asyst, trafił 41% trójek i w sytuacji, kiedy kontuzjowany był Ricky Rubio, to on wziął na siebie obowiązki rozgrywającego i on zaczął prowadzić Utah Jazz do kolejnych zwycięstw. Poza tym Mitchell jest bardzo efektywnym zawodnikiem, więc to też jest zawsze, przynajmniej dla mnie, kolejny argument za tym, żeby grał. No i numer 3 na mojej liście i wydaje mi się, że zawodnik, który najbardziej go będzie brakować, to Luka Doncic, o którym chyba nic nie muszę mówić, jak dobrym jest zawodnikiem. To jest najlepszy debiutant, był bardzo wysoko w głosowaniu kibiców, natomiast Luka Doncic, no przede wszystkim to jest magik na boisku i jego wyobraźnia, jego kreatywność byłaby naprawdę czymś fantastycznym do oglądania podczas meczu gwiazd, no ale niestety go nie ma. Być może jeszcze wykruszy się Anthony Davis z tego składu zachodu, ale to jeszcze nie do końca pewne, bo póki co mówi, że chce niedługo wrócić do gry. To być może jeszcze przed trade deadline, co automatycznie by znaczyło, że też wróci na mecz gwiazd. Ale to jeszcze nie jest pewne, więc być może za Anthony'ego Davisa będzie jakaś zamiana. Jeśli chodzi o wschód, to w pierwotnych wyborach brakowało mi przede wszystkim D'Angelo Russella, którego zdecydowanie bym wolał w miejsce chociażby Chrisa Middletona albo Kyla Lauriego. Natomiast Russell już został nominowany wczoraj w nocy do grania w meczu gwiazd. Zastąpi on kontuzjowanego Victora Oladipo, więc to akurat jest bardzo, bardzo dobre. No i druga kandydatura na wschodzie, która moim zdaniem też mogłaby być lepsza, to Eric Bledsoe, który gra lepszy sezon niż Chris Middleton. Do tego jest bardziej efektowny, natomiast no ma zdecydowanie mniejszą markę, bo Middleton przez te ostatnie 2-3 sezony mocno pracował na to, żeby do meczu gwiazd się dostać i chociaż niestety ten obecny sezon ma trochę gorszy, natomiast mimo wszystko
Ja bym w tej chwili widział tam Erika Bledsoe. Okej, okay, to temat rozczarowań, pominiętych graczy mamy za sobą. Czas zatem na draft. Tak jak wam powiedziałem wcześniej, ja wcieliłem się w rolę LeBrona Jamesa, czyli wybierałem pierwszy wśród zawodników wybranych do pierwszych piątek, natomiast potem Tomek Kostrzewa był pierwszy, jeśli chodzi o zawodników rezerwowych, no i na koniec znowu ja wybierałem z tej dodatkowej do puli, która wczoraj została zgłoszona, czyli Dwayne Wade i Dirk Nowitzki, którzy honorowo jako 13 gracz w jednej i drugiej konferencji zostali wybrani też do występu. Więc tak, żeby nie przedłużać, moja pierwsza piątka to oczywiście LeBron James, dalej Kevin Durant, Paul George, Kyrie Irving i Kemba Walker. Natomiast Tomek obok Janisa wybrał Joela Embida, Stepha Curry'ego, Kawhi'a Leonarda i Jamesa Hardena. I to od razu pierwszy komentarz. Janis podobno powiedział ostatnio gdzieś w mediach, że on bardzo chętnie by widział u siebie w drużynie i Embida, i Russella Westbrooka. Natomiast Tomek mocno poszedł w tych swoich wyborach w graczy spoza USA. I z tego co widzę, to zebrał ich, zdaje się, wszystkich, którzy byli dostępni. No i fajnie to wyszło. Natomiast jeśli chodzi o mnie, o moją drużynę, no to ja tutaj się kierowałem trochę swoimi sympatiami, trochę faktem, że LeBron James mógłby zagrać już w ustawieniu z nowymi zawodnikami, z przyszłymi zawodnikami z Lakers, no bo w pierwszej piątce Kyrie Irving, no i tak trochę zdradzając dalej, na ławce rezerwowych Anthony Davis, Russell Westbrook, Blake Griffin, Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Bradley Beal, LaMarcus Aldridge. Natomiast u Tomka, tak jak powiedziałem, międzynarodowo i trochę zadaniowo, no bo Chris Middleton na przykład jako zawodnik, który jest kumplem po prostu Janisa, no i Janis być może po prostu jako swojemu kumplowi wybierze go dosyć wysoko. Dalej Nikola Jokic, Ben Simmons, Damian Lillard, Klay Thompson, Kyle Lowry i Nikola Vucevic. Tomek nie zdecydował się, chociaż mówił na LaMarcusa Aldridge'a, żeby nie zdenerwować Kawhi'a Leonarda, jego byłego kumpla z drużyny. Natomiast Klay Thompson po to, żeby było dwóch Splash Brothers i tak dalej, więc tutaj w ten sposób wybór. No i na koniec ta dodatkowa pula gwiazd, gdzie znowu LeBron James pierwszy wybiera, no ja tutaj nie spodziewam się niczego innego, jak chęć po prostu LeBrona zagrania po raz kolejny w NBA w jednej drużynie z Dwayne'em Wade'em. Co automatycznie oznacza, że Dirk Nowitzki wzmacnia Giannis Antetokounmpo, jego zespół światowy. Okej, okay. Tak wygląda nasza zabawa, jeśli chodzi o wybór graczy do meczu gwiazd, do obu drużyn. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba. Oczywiście zapraszamy też was, żebyście sami się bawili, bo to naprawdę bardzo przyjemna sprawa, nawet na zwykłym komunikatorze czy przez telefon, bo najlepiej po prostu tak się pobawić. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.